dobry. Do ciebie mówię. Przyszedł list od Kruka? Sprawdź w skrzynce, bo to naprawdę dobra wiadomość. Powiem pani, tak coś jeszcze między nami. Dużo bym dała, żeby było jak kiedyś. No, bo ja robię wszystko swoje po cichu, bez awantur i wychodzi jak chcę. To interesujące. Pani Dudkowa, niech się pani zastanowi, z kim tu warto rozmawiać. A jakby co, to zapraszam do mnie. Ale jak starego nie będzie. To do zobaczenia. Pensja dla pani męża. 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Chce pan powiedzieć, że mój mąż wygrał ekstra pensję? Co to tam wygrał? Ekstra pensję. Grał i wygrał. Zawsze mówiłem, żeby spełniać wasze potrzeby, trzeba mieć ekstra pensję. I co my teraz zrobimy? No i pani kochana, no i mi się wtedy na te pomidory mszyce rzuciły, to ja je musiałam spryskać. No. Co? No ma pieniądze, to ma poważanie na wsi, nie? Proste. Jeszcze pani powiem. On ma tutaj dużo większą władzę niż sołtys. Mąż to powinien siedzieć w domu i gospodarki pilnować. A ty mnie tu gospodarki nie ucz. Co? Wszystkiego pilnuję. Tak, chyba kieliszka. No, jeszcze jedno słowo i... I co? Co, a może w czymś pomóc, przepraszam? Pani, tu niech się nie wtrąca. To są sprawy rodzinne. W Piskatelu nie grozi. Ale na herbatę to się chyba proszę. Bo jak tu zostanę, to nie wiem, czy ja mu jeszcze jakiej krzywdy nie zrobię. No...